Pamiętajcie, w tym filmie pokażę Wam cztery zasady kodeksu etycznego, które powinniście znać nawet na pamięć. Zapraszam. Pamiętajcie, że także ważną zasadą jest wolność słowa. Nikt nam nie może kazać napisać jakiś artykuł o danej osobie, ponieważ sami przeczymy swojemu słowu. Można pisać same dobre rzeczy o Pawle Wisiewskim, bo jak nie, to inaczej porozmawiamy. Dobrze, napiszę. Obiecuję. Za dwa dni ma być ten artykuł w gazecie. Dobrze? Dobrze. Dzień dobry, panie profesorze. Co tam piszesz? Piszę nowy artykuł do gazety. O, świetnie. A o czym jest? O tym, że nasza szkoła nie jest fajna, ponieważ nie na stołówce nie wydaje kluczaków paliety z kredkami. Lucjo, nie możesz o tym pisać. Nasza szkoła ma być najlepsza. Usiądź w tej chwili. Owszem, mogę o tym pisać. Nie wiem, czy pan wie, ale jest taki jakiś brak cenzury. I nie może mi pani zabronić pisać o tym, co myślę, ale nie mogę przy tym obrażać innych. No dobrze, Lucjo, może trochę mnie pomysło. Postaram się coś wspierać w sprawie z przedstawieniem kluczaczkami. A teraz muszę iść. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Pamiętajcie, jedną z najważniejszych zasad dziennikarskich jest to, aby nie używać przekleństw w swoich tekstach i dbać o poprawność językową i interpunkcyjną. Musicie sprawdzać swoje teksty, zanim je publikujecie i wychwytywać błędy ortograficzne, jak i interpunkcyjne. Dzień dobry. Lucjo, proszę mi wytłumaczyć, co napisałaś w swoim ostatnim reportażu? No, chciałam, żeby moja praca była bardziej emocjonalna, więc dodałam kilka przekleństw. Ale ja nie wiedziałam, że tak nie wolno! A te wszystkie
odczytania. Przepraszam, zapomniałam sprawdzić pracę przed jej oddaniem. Ale w końcu jestem najlepszym fotografem z naszej klasy. Myślałam, że nie będzie żadnego błędu.